Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsza msza święta jest sprawowana w następujących intencjach. W intencji Mariana i Ewy Nikodemowicz. W intencji Kasi i Mariusza z okazji rocznicy ślubu. W intencji pracowników. Za świętej pamięci Józefa Gładysz. Za świętej pamięci Bogdana Boroń w drugą rocznicę śmierci. Za świętej pamięci Jerzego Bartel w 10. rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Parczewskich. Za świętej pamięci Andrzeja Stawowy od cioci Majowej. Oraz uwielbienie i dziękczynienie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za dar stworzenia i odkupienia, szczególnie za dar sakramentów świętych. Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych. Przepraszamy za pomyłkę w intencji. To jest intencja w intencji Kasi i Marcjusza z okazji rocznicy ślubu. Przepraszam.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. I z Twoim. Uznajmy przed Bogiem nasze grzechy, abyśmy z czystymi sercami mogli złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się. Bogu wszechmocnemu i mam nadzieję, siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą mogą uczynkiem mi zaniedbania. Moja wina, bardzo wielka wina. Przeto błagam najświętszą Marię zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
Módlmy się. Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody. Ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć szum z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami tak, jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakże więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie, słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto Słowo Boże.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało przejdzie, wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutek grzechu, Duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch tego, który Jezus wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała, będziecie żyli. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. Oto Słowo Boże. Oh.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: o, a to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie. Dzisiejsza Ewangelia, bardzo krótka, tak na pierwszy rzut oka średnio pasuje do uroczystości, bo mówi nie tyle o tym, co wydarzyło się 50 dni po zmartwychwstaniu, ile cofa nas, przenosi nas na powrót w poranek wielkanocny. Wtedy, kiedy Jezus stanął pośrodku uczniów i rzekł: pokój wam, i pokazał im ręce i bok. I w jakimś sensie tak nie jest to bez przyczyny, dlatego że ta Ewangelia ma nam przypomnieć o tym, że to, że dzisiaj mamy to zesłanie Ducha Świętego, to jest owoc tych trzech dni męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Gdyby Chrystus nie złożył siebie w ofierze za nas, za nasze grzechy,
to zesłanie Ducha Świętego byłoby niemożliwe. I ta scena, że On staje przed uczniami, pokazuje im ręce i bok, to nie jest jakieś epatowanie swoim cierpieniem, tylko pokazanie nam, jaka była cena tego, aby Duch Święty mógł przyjść. Ale skoro wiemy już, że to, że mamy udział w Duchu Świętym, zostało zapłacone męką Pańską, a zatem cena straszliwa, wysoka, cena największej miłości, bezinteresownej, tak jak mówi Jezus, nikt nie ma większej miłości nad tą, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wiemy, że w Chrystusie ta miłość jest największa. Wiemy, że umarł za wszystkich ludzi. A zatem Jezus nie ma nieprzyjaciół. Samych przyjaciół ma na tym świecie, nawet jeśli ci ludzie jeszcze o tym nie wiedzą. Ale On umierał za nich z tą największą miłością, zmartwychwstał z największą miłością. Więc skoro wiemy, że to jest tak wielka cena, to trzeba dzisiaj zwłaszcza zadać sobie to pytanie, dlaczego w takim razie, po co, jak należy rozumieć tą scenę, tę tajemnicę zesłania Ducha Świętego. Jakby zmartwychwstanie, mękę Pańską, no to jeszcze jakoś to rozumiemy, to jesteśmy sobie w stanie to wyobrazić. Ale zesłanie Ducha Świętego, jak, po co, dlaczego? Drzwi do tej tajemnicy to jest pytanie o naturę Pana Boga. Kim Pan Bóg jest? Może nie jest to pytanie, które sobie często zadajemy, ale to jest pytanie, które sobie zadać warto, przynajmniej od święta, nawet jeśli nie znajdziemy prostej, jasnej odpowiedzi na to pytanie. Bo wiemy przecież, że Bóg jest nieskończony, jest tajemnicą i nigdy Go naszym ludzkim rozumem nie obejmiemy. Wiemy, tak nas uczy Kościół, że Pan Bóg jest wspólnotą osób, jest Trójcą Świętą, jest jednym Bogiem w trzech osobach. I wielkim pragnieniem tej wspólnoty jedności jest to, ażeby każdy z nas, tak jak tutaj jesteśmy, stał się cząstką tej wspólnoty. To nie jest tak, że Pan Bóg przychodzi z nieba i mówi teraz do nas, no to mnie podziwiajcie, to mnie adorujcie, bo patrzcie, jak jestem wspaniały i jakieś tam jeszcze inne rzeczy, tak jak może robiliby ludzie, którzy mają jakąś władzę i jakąś chorą potrzebę bycia podziwianym. Pan Bóg robi zupełnie odwrotnie. Pan Bóg schodzi pomiędzy ludzi, wcielony, Syn Boży, i mówi, to teraz chodźcie ze mną, to teraz bądźcie tacy jak ja. I cała Ewangelia, którą czytamy, którą rozważamy, to jest historia tego, jak Pan Jezus wychowuje swoich apostołów, swoich uczniów, potem tym uczniom mówi, że mają wychowywać innych, teraz my to mamy robić, do tego, żeby coraz bardziej stawali się na obraz i podobieństwo Boże. Ale Panu Bogu też za mało jeszcze jest. To jest właśnie nieskończone, co ma nieskończone pragnienia. Więc nie tylko nas stworzył na swój obraz i podobieństwo, ale to rozważaliśmy te tajemnice Wielki Czwartek. Pan Jezus mówi jeszcze więcej, będziecie spożywać moje ciało, będziecie pić moją krew. Dzieli się samym sobą. Nie daje czegoś, co ma. Daje samego siebie. Po to, żebyśmy coraz bardziej do Niego się upodabniali. To jest pewien rodzaj też obrazu. Jakby wiemy, że postacie eucharystyczne są realne, prawdziwe. To jest rzeczywiście ciało i krew Pańska, która jest na ołtarzu, potem trwa. Adorujemy te postacie w tabernakulum. Ale to ma też ten pokarm, tę naturę, jak powiedział święty Augustyn, że wszystkich pokarm, które spożywam, przemieniam w siebie. A to jest jedyny chleb, który gdy spożywam, to on przemienia mnie w siebie. Czyli ja coraz bardziej staję się taki jak Chrystus Pan. Ale to Panu Bogu dalej było jeszcze za mało. Nie tylko to. Dlatego na koniec, jako ukoronowanie tego, dzieło trzeciej osoby Trójcy Świętej, Duch Święty, wstępuje, staje się cząstką również nas. Tchnie w nas, daje nam swoje dary.
tak jak jesteśmy stworzeni przez Boga Ojca na obraz i podobieństwo, odkupieni przez Syna, karmieni Jego ciałem i krwią, tak Duch Święty, trzecia osoba Trójcy, staje się naszym towarzyszem, zamieszkuje w nas po to, żebyśmy już byli zupełnie na Boży obraz i Boże podobieństwo. Święty Paweł pokazuje to dzisiaj trochę już może nieczytelnym dla nas obrazem we fragmencie listu do Rzymian, ale wróćmy do tego drugiego czytania. Paweł mówi, że nie otrzymaliście ducha niewoli, żeby się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście właśnie Ducha Świętego i teraz możecie wołać Abba Ojcze. Paweł żył, te 2000 lat temu święty Paweł żył w czasie, wiemy, kiedy funkcjonowało na pełnych obrotach niewolnictwo. Kim był niewolnik? Niewolnik to był ktoś, kto nie miał żadnych praw, to po pierwsze, a po drugie to była osoba, która nie miała domu. Nie miała żadnej własności. Ona była własnością, była przedmiotem. I święty Paweł mówi, jeżeli im bardziej oddalasz się od Boga, tym bardziej na wszystkim miejscu, gdzie jesteś na ziemi, jesteś obcy. Nic nie należy do ciebie. O wszystko musisz walczyć. Każdy może nad tobą zapanować. Nie jesteś panem samego siebie. Dominuje nad tobą grzech, namiętności. Ciągle gdzieś cię pędzi. Nie wiesz, gdzie masz oczy podziać. Nie wiesz, co masz zrobić ze swoim życiem. Ciągle coś cię niepokoi. Ale kiedy przyjmujesz Ducha Świętego, tę miłość, która jest między Ojcem a Synem, wówczas stajesz się właśnie na podobieństwo Syna i cały świat należy do ciebie. Wszędzie jesteś w domu, u siebie. Jesteś Panem całego świata. Wiesz, co masz robić. Jesteś na obraz Boży i podobieństwo. Panujesz nad światem, coraz bardziej panujesz nad samym sobą. Taka zatem jest tajemnica zasłania Ducha Świętego. To jest dopełnienie dzieła stworzenia. Tym obrazem takim, który Kościół nam dzisiaj daje, taką ikoną, jest ta scena, kiedy apostołowie siedzą przerażeni w wieczerniku. Chyba ciągle się trochę boją. Łukasz tego nie mówi wprost, ale chyba w dalszym ciągu troszkę się boją, bo drzwi są zamknięte, jak wtedy, te 50 dni wcześniej, z obawy przed Żydami. Przychodzi Duch Święty i oni nagle rozumieją, co mają robić. I to jest wydarzenie, które nie stało się tylko raz 2000 lat temu, ale Duch Święty wstępuje na nas, ilekroć Go wezwiemy. Pan Jezus mówi w Ewangelii świętego Łukasza, czyż Ojciec mój nie da Ducha Świętego tym, którzy o Niego wołają? Zróbmy sobie rachunek sumienia, ile razy prosiliśmy o to, aby Duch Święty na nas wstąpił. Właśnie po to, żebyśmy pozbyli się tej bojaźni, żebyśmy poczuli się wreszcie jak u siebie w domu. Jako ludzie, do których należy świat, w którym żyjemy, którzy są niejako namiestnikami Boga na podobieństwo Jego Syna. Tylko Ducha Świętego trzeba przezywać, nie tylko dzisiaj, w dzień Jego zesłania. To jest takie przypomnienie, że trzeba to robić, ale każdego dnia, w każdej trudnej chwili, żebyśmy rzeczywiście postępowali jako ci, którzy mają ducha przybrania za synów, a nie ducha niewolniczego. Wielkim pragnieniem Ducha jest przebywać w nas. O to wstępuje. To jest Jego radość, jak mówi w Księdze Przysłów. Zatem prośmy Go, żeby przyszedł do nas, a żeby z nami pozostał, tak jak śpiewaliśmy w sekwencji. Słodki gość duszy, ten, który nagina co harde, kruszy co twarde, który prowadzi do Boga tych, co są zabłąkani. Thank you.
Do Boga, który daje nam swego ducha, zanieśmy teraz nasze ufne modlitwy. Módlmy się o przyjście Ducha Świętego do każdego chrześcijanina, by wszyscy wierzący w Chrystusa stanowili jeden Kościół, ożywiony jedyną nadzieją i jedną miłością. Ciebie prosimy. Módlmy się o zstąpienie Ducha Pocieszyciela w serca samotnych i cierpiących, by znaleźli w Bogu siłę i ukojenie. Ciebie prosimy. Módlmy się o uwielbienie i dziękczynienie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za dar stworzenie i odkupienie, szczególnie za dar sakramentów świętych. Ciebie prosimy. Prośmy o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Mariana i Ewy, Kasi, Marcjusza z okazji rocznicy ślubu. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji pracowników. Ciebie prosimy. Módlmy się o łaskę życia wiecznego dla zmarłych, a szczególnie dla świętej pamięci Józefa, Bogdana, Jerzego i zmarłych z rodziny Parczewskich, Andrzeja Stawowego. Ciebie prosimy. Módlmy się o łaskę Ducha Świętego dla nas tu obecnych, byśmy poddali się Jego działaniu, które obdarza męstwem i radością. Ciebie prosimy. Wszechmogący, wieczny Boże, przyjmij nasze modlitwy, które do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa Pana naszego.
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z Twoją, na cześć chwała swojego imienia, na cześć naszych, całego Kościoła świętego. Panie nasz Boże, niech błogosławieństwo, Panie nasz Boże, sprawa, by zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy przez Chrystusa Pana naszego. Ożywiasz i uświęcasz wszystko.
oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty Dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty zstąpił na apostołów pod postacią ognistych języków. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając, Boże, zbawczą rękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w Niego wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim najświętszą dziewicą, Bogorodzicą Maryi, ze świętym Józefem i Bogorodzicą, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętymi Piotrem i Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy ustami orędują za nami. Prosimy Cię, Boże, by ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Uczyć wierzy miłości i Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Marka, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce weszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkim.
z Chrystusem. Z Chrystusem i Chrystusie. Tobie, Boże, Ojcze Wszechmocny, wielkości Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi, winnymi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić.
błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, jestem godny, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie zrobione nasze życie. Thank you.
Módlmy się. Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów. Zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a pokarm eucharystyczny przez Niego uświęcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Posłuchajmy ogłoszeń. Gościmy dzisiaj w naszej parafii przedstawiciela rodziny z Lublina, która już za dwa dni wyjedzie do Peru, by tam w ramach ruchu misjonarzy sług ubogich, z którymi od prawie 10 lat współpracuje nasze opactwo, służyć najuboższym. Ale lepiej niech sam pan Maciej powie coś na ten temat. Także zapraszam. Szczęść Boże. Lecimy właśnie już za dwa dni. Żona zostawia nauczanie angielskiego. Ja zostawiłem jakiś czas temu bezpieczny etat. Tam będzie uczyć moja żona właśnie angielskiego. Ja będę prowadził zajęcia techniczne wśród chłopców. Będę się uczyć pracować rękami, zarabiać na swoje życie właśnie rękami. I jest to możliwe, ponieważ pojechały tam już wcześniej rodziny ze swoimi dziećmi i takie dzieło już zostało rozpoczęte. My dzięki właśnie temu, że ojcowie w Polsce tą informację dystrybuują za pomocą biuletynów, z naszej parafii w ogóle mogliśmy się o tym dowiedzieć. I wasza ewentualna ofiara wspomoże te pierwsze dwa miesiące naszego pobytu tam na miejscu. Więcej informacji, jak to działa, jak się można włączyć jako rodzina, jako osoba młoda, mogę udzielić na zewnątrz, przy stoliku, chętnie odpowiem też na wszelkie pytania. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Ja tylko uzupełnię, że ta ofiara to głównie na dotarcie. Można już pan podejść, bo nie trzeba przygotowywać sobie. Ta ofiara to głównie na dotarcie, a właściwie na powrót. Też na stoliku jest książka, którą teraz ostatnio wydaliśmy na temat rodzin misyjnych, właśnie taka książeczka, którą można tam otrzymać i coś więcej się dowiedzieć. Ja się bardzo cieszę, bo to jest taki pierwszy konkretny owoc tej naszej współpracy, tego dzieła naszego opactwa i Państwo właśnie usłyszeli, postanowili i jadą już za chwilę do Peru. Także zapraszam do tego, by się zatrzymać przy tym stoliku. W tym tygodniu, w poniedziałek i środę, kancelaria parafialna będzie nieczynna. W czwartek, 13 czerwca, zapraszamy na mszę świętą przy figurze Matki Bożej w lesie. Procesja wyruszy ze środka Tyńca o godzinie 16.30 do figury i przed i po mszy świętej będzie odmawiany różaniec. Siostry obratki Serca Jezusa zapraszają Panie do swojego domu przy ulicy Zagórze 11 na skupienie w dniach 15 i 16 czerwca.